Goście, młodszy inspektor Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach. Dzień dobry. Dobry wieczór. Pojawił się temat i projekt ustawy dotyczącej teoretycznie zapewnienia pierwszeństwa pieszemu. Proszę się wczytać w ten projekt. Ten projekt, który został przygotowany przez Platformę Obywatelską, nie poprawiłby pozycji pieszych, pogorszyłby. Na pieszego nałożono obowiązek, po pierwsze, zatrzymania się, następnie ustalenia, czy kierujący ma zamiar ustąpić mu pierwszeństwa. Czyli może wystarczy ten przepis doprecyzować. Oczywiście, myślę, że do tego przepisu warto byłoby wprowadzić jeszcze obowiązek sygnalizowania zamiaru wejścia, i nauczyć pieszych, tylko że nie ma edukacji komunikacyjnej. Ulicy. Wystarczy tylko podnieść prawą albo lewą rękę do góry. To jest czytelny sygnał, że chce skorzystać z pierwszeństwa, że chce po wyznaczonym przejściu dla pieszych przejść na drugą stronę ulicy. Że cała Polska podnosi rękę, jak a dzieci jak przechodzą przez przejście. Żeby dokładnie wyczuć intencję pieszego, jego zamiar, czy chce porozmawiać na przykład z koleżanką, z kolegą, czy chce pogadać przez telefon komórkowy, podniesienie do góry tej prawej ręki oznacza, aha, chcę skorzystać z swojego pierwszeństwa. Szczerze, jeżeli widzę pieszego, który przed przejściem dla pieszych się zatrzymuje i pieszy korzysta z tej mojej uprzejmości, podnosi rękę, dziękuję. Żeby dokonać wszechstronnej lustracji wszystkich przejść dla pieszych. Kilku spektakularnych zdarzeń drogowych. Ja mówiłem, że tam trzeba farbę wziąć. Zarejestrowanych przez monitoring przemysłowy. Myślę, że to przejście dla pieszych nie ma racji bytu. Ono powinno już dawno zostać zlikwidowane. Dziękuję, panie prezesie. Marek Konkolewski, młodszy inspektor, Komenda Główna Policji. Dziękuję.